I wracamy do państwa, to są Przyjaciele Republiki. Jesteśmy w domu wolnego słowa. Myślałem, że w domu i tak zawiesiłeś się na chwilkę, ale nie, jednak trochę świateł więcej. Dom wolnego słowa, Telewizja Republika, szanowni państwo. My wracamy do tematu dzisiejszej daty, dzisiejszego święta. Uroczystość Wszystkich Świętych. Zaglądamy na cmentarze w całej Polsce. W Szczecinie, na największej nekropolii w Europie, jest Kamil Nieradka. Dzień dobry, Kamilu. Witamy cię, Kamilu. Jeszcze ciemno u ciebie. Dzień dobry, witam. Powiedz, Kamil, czy już widać te tłumy, które zawsze 1 listopada biją na cmentarze po to, by zapalić to światełko nadziei dla wszystkich tych, którzy już odeszli, ale wierzymy w to, że są już... Nie, jeszcze nie. Dosłownie od pół godziny jestem przed główną bramą cmentarną w Szczecinie. No i można powiedzieć, że dopiero kilka osób zdecydowało się odwiedzić tę największą nekropolię w Polsce. Także tutaj sprzedawcy zniczy czy kwiatów właściwie dopiero teraz się rozstawiają, poszerzają swój asortyment. I myślę, że tłumów można spodziewać się gdzieś około południa, no ale ten ruch w związku z tym, że mamy długi weekend, pewnie rozłoży się na 3 dni, a niestety, jak wskazują prognozy pogody, dziś, jeżeli wybieramy się na cmentarz centralny w Szczecinie, albo też na cmentarze po prostu w zachodniopomorskim, należy uzbroić się w parasol, bo może pokropić, a zatem takich tłumów, które spodziewane są, kiedy święto dzieje Wszystkich Świętych wypada 1 listopada na przykład w środę i nie ma długiego weekendu, zapewne dziś nie będzie, ten ruch rozłoży się na 3 dni. Ale myślę, że i tak cmentarz centralny w Szczecinie warto odwiedzić, a to dlatego, że no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to największa nekropolia w Polsce, a jedna z największych w Europie. I osoby, które pierwszy raz odwiedzają Szczecin i przychodzą w to miejsce, tak naprawdę mówią, że nie wiedziały, że w ten sposób może wyglądać cmentarz, bo jest on jednocześnie miejscem pochówku, ale jest także parkiem, a zatem tutaj można odbyć taki spacer połączony z wiedzą historyczną na temat miasta Szczecin. To tyle, jeżeli chodzi o ten walor turystyczny tego miejsca, tak można powiedzieć, bo on rzeczywiście przyciąga mieszkańców, a także turystów do Szczecina, ale należy spodziewać się także przed wejściem, przed tą bramą, którą widać za moimi plecami, że tutaj będą dziś odbywały się liczne kwesty na przykład na rzecz żołnierzy niezłomnych, którzy są pochowani na terenie województwa zachodniopomorskiego, kwesty na rzecz cmentarza, kwesty na rzecz na przykład pomnika tym, którzy nie powrócili z morza. Tę zbiórkę organizuje Politechnika Morska w Szczecinie, a zatem będzie można wesprzeć te arcydzieło sztuki, które jest w Szczecinie, które nazywa się Cmentarz Centralny. No, nie sposób nie wspomnieć jeszcze o tutaj kwestii ekonomicznej i gospodarczej, bo dziś na pewno handel zniczami czy kwiatami będzie miał się w najlepsze, a jak mówią ekonomiczne raporty, które sprawdziłem, niestety w tym roku trzeba będzie sięgnąć do kieszeni więcej niż w roku poprzednim. Średnio za chryzantemy trzeba zapłacić w Szczecinie około 40 zł. Poza tym w Szczecinie na cmentarzu centralnym będzie można też zobaczyć na przykład patrole konne policji, które będą pilnować bezpieczeństwa. Dodatkowo Straż Miejska uruchamia drony, tak aby nie było żadnych niepożądanych zdarzeń na terenie cmentarza, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w ciągu 3 dni to miejsce powinno odwiedzić około 100 tysięcy osób. Za chwilę już te tłumy powinny tam na cmentarz docierać. Kamil, powiedz, zawsze w tym dniu takim centralnym punktem święta, uroczystości Wszystkich Świętych, jest wspólna msza za dusze zmarłych wszystkich na cmentarzu właśnie. Czy również u was tam w Szczecinie taka msza, mówiąc kolokwialnie, pod chmurką na cmentarzu jest planowana?
Tak jest. Msza święta odbędzie się o godzinie 12. Po mszy świętej planowana jest procesja. To są zawsze wybrane miejsca, odwiedzane miejsca przez wiernych, a także przez kapłanów, którzy te msze sprawują. Po mszy świętej w kaplicy o godzinie 12 przez cmentarz centralny taka procesja przechodzi. Każdy może się do niej przyłączyć i wziąć w niej udział. Bardzo dziękujemy. Ze szczegółami na każdy temat w związku z uroczystością Wszystkich Świętych Kamil Nieradka. Kamil, spokojnego dnia, ale my jeszcze będziemy z pewnością na antenie Republiki do ciebie wracali. Także zbieraj te informacje. No i co, żeby nie wiało za bardzo, bo też słyszeliśmy, że mają mocne wiatry wiać dzisiaj. Chociaż w Warszawie pogoda ma dopisywać, więc to jest też dobry, no dobry czas, żeby przechodząc się między grobami, mieć taką chwilę na refleksję. Nie tylko no teraz to święto Halloween jest tym coraz bardziej popularne, mam wrażenie. Właśnie tutaj mijałam wczoraj osoby poprzebierane w różne stroje, a jednak tutaj chyba powinniśmy jako katolicy na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym przemijaniem. No właśnie, no bo to jest taki dzień, który skłania do refleksji. To o tym wszystkim, moi drodzy, porozmawiamy właśnie, z naszym gościem. Tak. Łukasz Karpiel, publicysta Polonia Christiana. Witamy, panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się. Panie redaktorze, święty Paweł mówił, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. No i teraz pytanie, jaka korzyść płynie dla tych wszystkich osób, która obchodzi to, można powiedzieć, amerykańskie święto pogańskie, Halloween? I czy my jako katolicy tu w Polsce i ogólnie na całym świecie powinniśmy się jakoś tego obawiać? Coraz więcej ludzi przebiera się za te straszne postaci, po prostu strasząc się i tłumacząc, że my tylko przecież zbieramy cukierki, tak, angażując w to również dzieci. Czy to nie jest pewnego rodzaju zagrożenie duchowe? Bardzo wiele słyszy się także od egzorcystów po prostu o zagrożeniach płynących z takiego świętowania, w cudzysłowie. Otóż jest taka triada: prawda, dobro i piękno. I już nawet na poziomie tej triady, jeżeli popatrzymy na to, czym jest tak zwane święto Halloween, no to ta konfrontacja wypada dość kiepsko, by nie powiedzieć fatalnie. Pan tutaj powiedział, że się straszymy. No właśnie, czyli już wchodzimy w te rejony brzydoty. Proszę zwrócić uwagę, że te stroje jednak są, no, w jakiś sposób brzydkie, nawiązują do jakiejś turpistycznej takiej pseudoestetyki, więc tej brzydoty w tym naszym świecie i tak jest dużo, więc to święto, tak zwane święto, wprowadza jego jeszcze więcej, więc już na tym poziomie widać no, taką niepotrzebność i szkodliwość tego święta. Pan mówił o zagrożeniach duchowych i oczywiście, że tak, bo wszystko, co nie jest związane z religią chrześcijańską, co nie nawiązuje do nauczania Kościoła dotyczące kwestii, zresztą wszystkich kwestii, ale tutaj mówimy o kwestii śmierci, no jest pochodzenia pogańskiego, czyli otwieranie się na pogaństwo, otwieranie się na świat duchów, zjaw, jakichś przepowiedni, tajemnic, magii. No to wszystko, to nawet nie ma pozoru zła, to jest złe. Więc tutaj otwieranie się na to nie oznacza oczywiście, że ktoś, kto się przebierze, czy tam ma dynię wydrążoną, to już w 100% zostanie opętany, ale jest to otwarcie pewnych ścieżek, pewnych kanałów, w których to zło wchodzi w nasze życie. Ja już pomijam oczywiście no, taką tą zachodniość tego święta, no, w kontekście naszych tutaj tradycji, naszego pamiętania o zmarłych, odwiedzania cmentarzy. No, to już ewidentnie coś, co chce wypłukać tą polską tradycję i wprowadzić coś nowego. Więc na wielu płaszczyznach to Halloween jest zagrożeniem, jest niebezpieczne i nie należy się w to wciągać, w ten świat właśnie takiej złej mistyki, antywartości, brzydoty, bo jest to zagrożenie, tak jak mówię, na wielu płaszczyznach. A przecież dzisiejszy dzień no, jest zupełnie czemu innemu poświęcony. Wystarczy się przyjrzeć temu, jak Kościół naucza, co mówi o święcie Kościoła triumfującego, który jest już w niebie. Więc jak w tym kontekście wypada to halloweenowe, to halloweenowa brzydota, to halloweenowe zło
no to tutaj odpowiedź nasuwa się sama. A jak pan uważa, dlaczego to święto staje się, znaczy to obchodzenie Halloween staje się coraz bardziej popularne u nas w Polsce? Bo z roku na rok mam wrażenie, że coraz więcej, no nie tylko dzieci, ale też młodzieży przebiera się za różne stroje i chodzi po ulicach. No trzeba podkreślić, że to jest pogańskie święto, tak, w duchowości celtyckiej, mówiąc wprost, po prostu. Oczywiście jest to pogańskie, a wszystko co pogańskie, no dla duszy, dla takiego katolickiego myślenia stanowi zagrożenie i jest niebezpieczeństwem. Ale tutaj odpowiedź na pytanie, na pani pytanie, ja bym w kilku etapach podjął się, bo tak, z jednej strony ja myślę, że ta popularność tych właśnie takich obrazów śmierci, takich powiedzieć upupionej śmierci, tak parafrazując klasyka, ona świadczy o tym, że my zepchnęliśmy, i na co o czym wiemy, zepchnęliśmy tą tematykę umierania, śmierci, odchodzenia w jak najdalszy kąt. My o niej nie chcemy pamiętać. Nie mówię, że my akurat, ale ogólnie świat nie chce pamiętać, że życie się kiedyś kończy, że człowiek umrze, że go po prostu na tej ziemi w jakiś sposób zabraknie. To się odsuwa, zapomina, ale to wraca, bo to w człowieku jest, to jest naturalne, bo to jest coś, co jest związane ze stworzeniem, z tym, czym jest człowiek. Więc ta tematyka wraca w różny sposób, między innymi poprzez taką oswojoną formę Halloweenu. To jest bardzo, i stawiamy bardzo... kropkę, panie redaktorze. Bardzo dziękujemy. Łukasz Karpiel był gościem w Przyjaciołach Republiki, a my przenosimy się studio obok. Tam na państwa czekają Anna Popek, Rafał Patyra, a my do państwa wracamy za kilkanaście minut.